No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. Hej, witajcie na kanale Syp Nie Planuję. Dzisiaj kolejny dzień z życia. A kogo my tu mamy? Ale jesteś brzydą, przywitaj się ładnie. Kto to dzisiaj miał zaliczyć wagary? Adaś nie poszedł do przedszkola. Och, ty łupuźnie. Musimy spakować... Spakować się na nasz docelowy... Zapraszamy do oglądania! Zobaczcie, jakie grzeczne dzieci sprzątają zabawki. Żeby to tak było bez powtarzania i krzyczenia. Fajnie jest wyglądać, no nie? Na filmie, jak tak ktoś pokazuje, wszystko jest idealnie. A nikt nie pokazuje, co było wcześniej, no nie? Tak, przytulaku? Nie, poproszę. Dziękuję. Pterodaktyl tam. Pterodaktyl tam? A, nie za chwilę. Mama. Chciałam sobie posprawdzać analitykę trochę na telefonie, jak tam nam te filmiki idą z dnia na dzień. Zobaczcie, od razu pojawiły się tak dwa małe skrzaty ciekawe. Co tam mama robi na telefonie? A nie wolno, no. Masz za małe te skarpetki, chłopie, czy ty je tak założyłeś? Co to ma być? Gdzie tu jest pięta? Mama! Pójdziecie się bawić? Muszę krzywą ustawiłaś, krzywą ustawiłaś, krzywą. Pójdziecie się bawić, czy nie? Nie. Nie pójdę. Nigdy. Nigdy. Asia już idzie się bawić. Teraz dam. Dam papa. Nie. Dam papa. Nie. Chodź, Asia cię woła. Idź rekinie. Od małego youtubera, nie? Zdążyłam zrobić sobie kawę, żeby usiąść przed komputerem i troszeczkę poedytować filmiki dla was i w tym momencie Ada się przyszedł, zawołał przekąska. Wybaczcie, zbywarka chodzi. Więc to fajny moment, bo jak dam im przekąski, nakruszą, nabrudzą w pokoju, ale będę miała ich z głowy przez dłuższy czas. Zobaczcie, co przygotowałam. Najzwyklejsze chrupkie kukurydziane paluszki. Moje dzieci lubią te grube, beskidzkie, właśnie cebulowo-serowe. I te chrupki, one są dość słone, ale warzywne. To są te, które dawałam wczoraj Asi, żeby właśnie z nadmiaru soli troszeczkę więcej piła, no i już lepiej nauczyła się nocnikowania. Przekąska, o matko, zobaczcie ten bałagan. Tu wam położę na stoliku, dobra? No, dwa dla ciebie, dwa dla Asi, ok? Smacznego!
No dobrze, słuchajcie, dzieci zjadły przekąskę, więc zaraz będą głodne, będzie czas na obiad, dlatego szybciutko wyjdziemy przed blok i troszkę się pobawimy. Tak, żeby Asieńka mogła się znużyć, jest bardzo ciepło, więc mam nadzieję, że zaśnie. Wezmę ze sobą wózek i pospacerujemy sobie do restauracji na obiadek. A to dlatego, że wczoraj zrobiłam przepyszny gulasz z żołądków. Ładnie oddzieliłam całe mięsko dla dzieci, żeby im smakowało, ale jednak oboje spróbowali. Tekstura jednak im chyba nie podchodzi i nie chcieli zjeść. Dlatego dzisiaj, w związku z tym, że nagrywam filmiki, jakby to była jakaś wymówka, nie zrobiłam drugiego obiadu, więc z Adaśkiem pójdziemy sobie do restauracji. A dla Asieńki mam jeszcze zupkę, także jak wrócimy, będzie mogła sobie zjeść jarzynową zupkę. A myślę, że Adasiek wciągnie jakieś spaghetti albo lasagne. Ktoś by skrobał coś? To się zmyła. No. O, to jest błotko. To. Już wystarczy, Asiu. Tutaj. Zrób pisiu, pisiu. Tutaj. Nie, bo tam ci już wystarczy, kochanie. Ale tutaj trzeba to zmyć. To. To. Ach, tak malutko. No to suche. No i co, kochani, wróciliśmy z restauracji i oczywiście ja zapomniałam, że Asia jest bez pieluszki. Znaczy nie zapomniałam, że jest bez pieluszki, ale obudziła się pod koniec obiadu, kiedy Adasiek jadł swoje przepyszne spaghetti. I ja kompletnie po prostu wyszło mi z głowy, że ona po przebudzeniu musi iść siusiu. No i się posiusiała siedząc na wózku, więc jak tylko Adasiek skończył jeść, to szybciutko się zebraliśmy. Już nawet jej nie przebierałam ani nic, bo to nie miało sensu. Przykryłam ją tylko tak, żeby jej nie owiało. I wróciliśmy do domku. Także mamy zaliczony wypadek trzeciego dnia. No co zrobić? Moja troszeczkę wina. Ale z drugiej strony, słuchajcie, jak ja miałam to zrobić, kiedy Adasiek jeszcze jadł? Nie mogę zostawić dziecka samego. Ona się przebudziła, więc powinnam zabrać ich dwójkę do łazienki i się przebrać, zostawić te obiady na stole. Ktoś by posprzątał, bo pomyślał, że już poszliśmy. Nie wiem, no troszeczkę nie przemyślałam tego. Nie wiem, jakbym miała to zrobić na przyszłość. Najgorsze jest to, że w tych centrach handlowych nie ma toalet bezpośrednio w restauracji, tylko są na zewnątrz, gdzieś z korytarza wejście czy coś takiego. I to utrudnia dość, no, takie odpiluchowywanie, jak ja mam teraz. Cześć. Jesteś Asia? Asia, to tak. Asiu, siusiu. Siusiu. No tu lala, ale najpierw siusiu, chodź. Tu siusiu. Asia zamknęła się w swoim pokoju. Bawisz się klockami? A ja myślałam, że chcesz coś zbroić. Prześlij mi buziaczka. To skoro Asieńka jest grzeczna i bawi się w swoim pokoju, a Adasiek również bawi się Lego w sypialni, to ja będę mogła zająć się edytowaniem filmików dla Was. Ale jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to obiecałam Wam, że nagram Wam filmik o tym, czym bawi się mój 4, już prawie 5-latek. I przeszłam przez zabawki, które są w pokoju. I oczywiście Adasiek ma dużo nowych zabawek, są w tematyce dinozaurów, mieczy, w ogóle walczenia, bo tym się teraz interesuje. I ciężko byłoby mi w ogóle znaleźć takie najbardziej ulubione, poza trzema, dla których nie uważam, że trzeba zrobić cały filmik. Po prostu powiem Wam, że
Adasiek w tym okresie jest zafascynowany Lego. I to Lego w każdej postaci. My kupujemy mu gazetki Lego, w których jest teraz na przykład ninja. I teraz po prostu on nie ma pojęcia, co to jest ninja, ale patrzy na obrazki i widzi, że tu jest złoczyńca, a tu jest dobry bohater. I tak sobie imituje jakąś zabawę. Poza tym drugą najlepszą zabawą dla niego jest Play-Doh. I to nie tylko Play-Doh, plastelina, modelina, ale także robienie ciasteczek, czy bawienie się w piasku, czy w piasku kinetycznym. Wszystko, co wymaga tego manualnego lepienia rączkami, jest dla niego bardzo, bardzo lubiane, bardzo pożądane. No i trzecia rzecz, słuchajcie, bez której on się nie obywa teraz wieczorami. My wysyłamy go do łóżka gdzieś tak o 7, 7.30, to już najpóźniej. I on wprost prosi każdego wieczoru o to, czy może iść z książeczką spać. Zgadzamy się na jedną książeczkę. Słuchajcie, rano znajdujemy go z jakimiś 5 pod poduszką. I on nie potrafi jeszcze czytać, ale jak my czytamy mu jakieś historie, jakieś bajki, baśnie, to tam najczęściej są właśnie obrazki jakichś wojowników, rycerzy, jakichś walk, bo takiego teraz interesują. I on po prostu przegląda te kartki i obrazki w kółko non-stop. Nie interesują już go smerfy, nie interesuje go Kubuś Puchatek, nic takiego, ale właśnie ta tematyka tego walczenia i tych złoczyńców, tego pokonywania. Także to są te trzy gry, zabawy, bez których po prostu nie ruszam się z domu, jeżeli wiem, że mam jakiś dłuższy urlop albo wyjazd do dziadków na weekend. Dobra, to także na tyle. Ja teraz, słuchajcie, zabieram się za edytowanie filmików dla Was i myślę, że to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa!